Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwa. Jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Contrabandopolis. Zaczynamy kolejny piękny dzień w karikatce. Nawet zrobił nam się zapis. A i rozpoczynamy rozdział 6, konflikt na południu. Na zgodę z porem naszych południowych sąsiadów spodziewałem się zwiększonego ruchu, aby zabezpieczyć narodową gospodarkę. Partia wprowadziła stosowne ograniczenia. Listu nie mamy, mamy gazeta. Zbrojne pomiędzy Kazachstanem a Anberak ostatecznie doprowadziły do zamknięcia granicy pomiędzy krajami oraz zerwania wszelkich kontaktów dyplomatycznych. W efekcie tego sporu nasz kraj stał się nowym celem eksportu dla południowych sąsiadów. W trosce o dobro narodowe i gospodarki rząd wprowadzał ograniczenia w transporcie towarów za granicę. I pandemia. Kryzys pandemiczny w kraju został opanowany. I obowiązek szczepień zostaje zniesiony. Dobrze, a my idziemy do naszej tablicy. Tak, przewodnicy kolor niebieski, wiek kierowcy 46, narodowość Afganistan. Częściowy numer rejestracyjny 4JD. Zniszczone światła 1. No dobrze, no myślę, że na bieżąco będziemy tu po prostu kontrolować, kto tam wjeżdża, bo za dużo tego. Towarów z krajów południowych zostaje czasem ilość towarów z danej kategorii. Żywność 6, a jedy 3, chemikalia 4. Czyli żywność 6, a jedy 3, chemikalia 4. Zobaczymy. Oczywiście same dostawcze. Masa 4305. Pomięty, dziękuję. Nieraz dług. A, chyba ja. Raz. 490. Panie, ktoś tu mi nie gra, nie? Trochę pan żeś się przeciążył. Normalnie to by chyba mnie wpuścili z takim przeciążeniem. Ale nie wiem. Należy chyba o kraju. Osman Jolna. No i na pewno mandat by. Za to. Ojej, panie. No to ważności też? Nie, chyba nie. Ten numer paszportu na pewno. No to ważności akurat nie. Beczka benzyny 4, a coś o paliwie pan mówił tu? Chemikalia 4, no to to beczka benzyny 4, no to to są chemikalia, nie? Tak pan nie wiedziesz, ale trzeba sprawdzić. Czy pan to nic nie ma w tej beczka? Beczka benzyny 4, nie? No i by nie mówić. 9257 EU, to się zgadza. No dobra, panie. Sprawdźmy jeszcze kółka. To jest w porządku, to jest w porządku. Światełka w porządku. Tylko pan masz z tej strony też, też. Szyby pan masz. Tu nic nie ma, nic nie ma. Jest w porządku, koło w porządku. No dobrze. A, zdjęcie podobne. Do widzenia. No co za dzień. Na pewno zły dla pana, nie dla mnie. Trzy, cztery, trzy, zero. Jeszcze dokumenty trzeba. Dokumenty. A pan tu sprzedajesz kawę. Parę ziemniaków, tylko jeden drożej. Panie, pan chyba oszalał. Ty, a. Tej, panie.
Wiesz pan, do widzenia pan. Ja tu muszę się dokładnie przyjrzeć. Najmniej temu, nie? No będzie tak brzydko mówię. Zaraz od razu pan pójdzie do aresztu. $620, no może tyle nie zauważę. Widzenia. Jeszcze za tyle mogę pójść na ten układ. No jedź pan, jedź, szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. Te trzy alkoholu? Tym razem masz szczęście, no. Widzisz pan. Erik Tungalak. Erik Tungalak. No się zgadza. To też się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Piasek jeden. Ile ich? 57. To w tą stronę. Czy łatwiej jest naprawdę zrobić tak i wybrać sobie po prostu tak. Zgadza się. Panie Piasku, pan może jeden wieść. Piasek jeden. Co to jest? Nic. Piasek jeden. To jeden piasek. No dobrze. Tym bardziej mnie interesuje pana wagę, jak to jest tylko jeden piasek. 6230, no właśnie. Trochę coś pan z tą wagą jednak przesadził, wiesz pan? Nie, znowuż tu tej tablicy nie ma rejestracyjnej. Trzeba iść do przodu. NTX 900C. Radzę się, Tungalak. Piasek jeden, to się zgadza, no ale kurczę, no nie wiem, czy ja pana mogę tutaj przepuścić przeciążonego. Bardziej, że pan jednej opony nie. Nie no, z tym akurat to pan może jechać. Nie moja sprawa. Już raczej na taki to by się jechać nie dało, no ale... A jeszcze jedno masz pan przebitą, widzisz? Styrka pan nie masz też jednego. Może on tu się pomyli? Maksymalna waga 6230. A niestety panie, kontrola zakończona niepowodzeniem. Jaki błąd, panie? Zapraszam. Już widać, jak mu siadł tył, normalnie. I tam... Czego zapomniałem? Łamił wybite szyby i zniszczone światło. No dobrze. 2610, witam. Kolejny, tylko oddaj, panie. Nie panu oddam zaraz. Erik Radiani. Erik Radiani. Erik Radiani. 6C A7 R0. To się zgadza, to się zgadza. Handel. A nie pan trochę nie przesadził. Ale muszę iść do tablicy. Żywność 6. Szynka jabłczyna. Tu się mieści. AGD3. Kuchenka gazowa 2, to jest chyba AGD. Środki chemiczne, no to ale to raczej nie jest AGD, nie? Chemikalia 4. No i co, woryć z nawozem 4 i środki chemiczne 2. Co, woryć z nawozem to też jest chemikalia. Moim zdaniem. Moim zdaniem to też są chemikalia. Dobrze, ale jako, że pan był strasznie nie miły do mnie, tak?
Muszę sprawdzić. Trzeba by na pewno. Widzę, że tu klucze trzeba wyładować, bo pan miał. No tak, marnuje pana czas, ale pan i tak nie wiedziesz. Nie w środku, na zewnątrz. Ja chcę być. Pink, 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 pink. Pink, 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 pink. Kibel. Piękny. Czyściutki, wyczyszczony. Dla mnie woreś z nawozem, kuchenka gazowa. No to mi się pokazuje kuchenka gazowa. 2. Kinka jabłczy, woreś z nawozem 4. I zaleta 1 środki chemiczne dla nas, zgadza się. Dla mnie woreś z nawozem też są chemikalia. Takie moje małe, skromne zdanie. No i zobaczymy, jak się gra do tego odniesie. XBH 9773FH Azar 5. Azar 5. Zgadza się. Masa 2.6.10. Zgadza się. Kończę, no teraz nie wiem. Czy na pewno dobrze zrobiłem? No i cóż, no to jest tylko gra, się przekonamy, nie? Czy uznaje środki chemiczne, nawóz jako środki chemiczne, czy też nie? No i samochód masz pan ładny, bo pan nie masz nic uszkodzone. Ja jeszcze zawsze sobie sprawdzam jeszcze zdjęcie, nie? Rachowy. Był jeden, co tak mówił. No i zes wysłał kartkę z życzeniem. Ja tu jego kończę pokonałem. No zobaczymy, czy gra to uzna jako chemikalia worki z nawozem, czy musi być... Ach. Czy chemikalia to są po prostu środki chemiczne, a nie worki z nawozem. No cóż. Detergenty 2. Myszka benzyny 3. A nie, idę na tej tablicy. Detergenty 2. Chemikalia 4. Myszka benzyny 3. No czy benzyny coś jest taka chemikalia, czy nie? A! Tu mamy. Chemikalia i... Dobrze, czyli pan akurat nie wiedzie, bo ma więcej chemikaliów. No tak, mądry człowiek zawsze po szkodzie, tak? Dobrze. Kalim Hizorik, Kalim Hizorik, Kalim Hizorik. Tu się zgadza, tu się zgadza, tam się zgadza, wszystko się zgadza. Zagiery 53, zagiery 53. Zagiery 53, no tak. Się zgadza, to się zgadza. No dobrze, panie. Czy sobie maskę sprawdzimy, panna. 3760, zgadza się, numer rejestracyjny. Z przodu pan widzę, nie masz. AJB0303FV. Myszka benzyny 3, kuchenka gazowa 1. Detergenty 2, korycz. Pewnie tam gdzieś masz, nie? Sprawdzimy. Masz tam, czy nie masz tam? Masz tam. Pięknie. Tylko jeden. Już dwa machnąłem. Dobra. Czyli panie tak, tu wszystko jest w porządku. No niech pan tu się zajmie tym, nie? Że trochę za dużo pan nie chciał wieść. Tylko obadam. Wiem, że jednego zderzaczka pan nie ma z przodu.
Sterek chyba nie brakuje. Jest zderzaczka i wybitą ten. Jeden zderzaczek i zniszczone jedno światło. No widzę, szybę pan masz. Do widzenia. A to już wszyscy? Na dzisiaj szybko poszło. Serio, wszyscy? Nie ma tego lusterka, no i ja. I tam. A nie, bo ja tu mam trochę więcej pieniędzy, nie? Nie wiem, ich ulepszać jakąś może nie. Żeby to było lepsze od tego, co ja teraz mam, by to trzeba było ulepszyć. Nie, nie. Kwatery za 2000, magazyn nie trzeba, więzienia nie trzeba. Ich to można ulepszyć na karabin, tak? Za 500. To jest ten z budki, nie? Przywieźli. Dobra, niech mu będzie. Sobie domek muszę. Powie w luksus. No właśnie, domek musi być ładny. Teraz tak, bo widzę, że coś dzisiaj krótszy odcinek wyszedł. Aby mnie chciał udzielić kolejnego dnia na części. Teraz tak, spróbujemy się przespać. Zobaczymy, co mi powiedzą. Czyli po prostu to jest koniec dnia. No dobrze, drodzy Państwo. Dzisiaj i tak zakończymy. A w następnym odcinku zobaczymy, co będzie dalej. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.